No witam was bardzo serdecznie. Długo nie musieliśmy czekać na nowe limitowane skrzynki. No i oczywiście od takich dzisiaj sobie zaczynamy dzisiejszy opening. Znowu ubolewam nad faktem, że nie ma nowych limitowanych skrzynek, tylko są no te stare. No tym razem padło na skrzynki 3% Gamma Doppler. Widziałem, że jest jeszcze oczywiście White Lotus i jeszcze jedna kosa była, ale nie pamiętam jaka. Więc sobie oczywiście te limitowane skrzynki dzisiaj pootwieramy. Ja oczywiście przypominam, że jak oczywiście jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discord, dołącz, no i użyj oczywiście kodu CROXY na CSGO skinsie, jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź kliknij oczywiście magiczny zielony plusik, no i oczywiście kodzik CROXY przez weksy sobie piszesz, 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Bitwę wygraliśmy, ale co to jest tak naprawdę za wygrana bitwa, jak wyszliśmy no sromotnie, że tak powiem, na minus. Zobaczmy sobie właśnie tą trzecią kosę, 4% lore, okej. No to sobie wrzucamy oczywiście gamma dopplerki jeszcze raz, 7 sztuk, kosztuje nas 3800 zł, więc jeżeli teraz nie uda nam się zdobyć tej kosy, no to będzie naprawdę lipa. Zobaczmy, 3800 jeszcze raz powtarzam, kosztuje bitewki, również tych digielek zapomniałem, że do trafienia jest, on kosztuje 2 koła, więc byłby to również spoko skin do naszego kół, no i właśnie ten digel trafiony, 1800 jednak, malware nam się trafił, no ale oczywiście liczymy na tego gamma dopplera, tak, po niego tutaj przyszliśmy, tym bardziej, że taki digielek sprawia, że jesteśmy no dalej minus, tak, tylko że 2300, a nie 3800 na przykład, więc zobaczmy, dwie skrzynki do końca, czy tu się coś zmieni, czy będą dwie bitwy wygrane, no ale obie na minus, tak, no poprzednio oczywiście rękawiczki, które no za dużo nam nie dały, dobrze, że ten digel chociaż ciut więcej kosztuje, no ale to dalej no, nie jest bitwa, która mnie satysfakcjonuje, tak, więc sprzedajmy oczywiście i ostatni raz, stary, kopiuję i tworzę tą bitwę. Jeżeli ta bitwa nie odda mi tego gamma dopplera, no to dzisiaj definitywnie chyba trzeba te skrzynki odpuścić, tak? No bo jak nie daje, no to nie ma co, że tak powiem, się szarpać. Zobaczmy, pierwsza skrzynia niestety pusto, zarówno dla mnie, jak dla Isamu. Zobaczmy, co będzie dalej. Oczywiście przypomnę ci o konkursie na CSGO skinsie dla osób, które z kodem CROXY wpłacają. Masz 3 piękne skiny aktualnie do wygrania. Jeżeli uda nam się coś fajnego na tym filmie wyciągnąć, no to dorzucę wam coś jeszcze. Ale póki co 3 aktualnie skiny, AWP, ta nowa chrom coś tam. Do tego chyba kołach Asimov i USP Kill Confirmed. Dla osób oczywiście, które z konem CROXY wpłacają, ale to zaraz wam dokładnie pokażę, bo jeszcze dwie skrzynki przed nami. No i tutaj jest w ogóle pusto, tutaj nie ma totalnie nic, stary. Zobaczmy, czy passa niestety będzie podtrzymana. Ostatnie otwarcie, no jest zupełnie pusto, więc to jest chyba znak, żeby tę skrzynkę odpuścić. Jeszcze wygrana bitwa, no mamy bitwy niby 3-3, ale co to są za wygrane, tak? No tak jak wspomniałem, AWP, Chrome Cannon, kałach Asimov i USP Kill Confirmed. Oczywiście jak uda ci się wygrać po wpłacie, dostajesz taki prezent, no i oznacza to, że udało ci się skina wygrać. Dobra, powiem tak, daję ostatnią szansę tej skrzyni 3%. Ostatnio tak mnie męczyły te Tiger Toothy, które no finalnie dały mi tego Tiger Tootha w chyba ostatnim odcinku, jak jeszcze te skrzynki limitowane były, ale no overall, no chyba każdy dobrze pamięta, co tam się stało, więc zobaczmy, czy tutaj będzie powtórka z rozrywki. 7 skrzynek. Już złamałem i tak trochę schemat, bo powtarzałem wam zawsze. Ostatnio też mówiłem, że 6 skrzynek, takich procentowych, 3%, to jest idealna liczba dla mnie na battle, że więcej to już jest tak mech, ale 6 to jest liczba idealna. I zobaczmy, czy tutaj się to, znaczy mam nadzieję, że się to nie sprawdzi, tak? No bo skrzynek jest rzucane oczywiście 7, ale no zobaczmy, 4 skrzynki, kolejna pusto i zostały ostatnie 3 sztuki. No czy tu się jeszcze coś wydarzy? Jeżeli nie, to zostaje nam tylko 3 koła na dalszy opening, no tutaj przeleciał, no tak blisko. Jeszcze nie byliśmy dzisiaj tego butterfly'a, więc zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki, no znowu puste, to jest naprawdę coś fenomenalnego, no naprawdę nie wierzę po prostu w to, co moje oczy widzą. Ostatnia skrzynia i tu się nic nie wydarzy, no dosłownie nic, stary, to jest pusto, tu nie ma nic, tu trzeba, nie wiem, jakiś, nie wiem, egzorcysta jest potrzebny na tą skrzynkę. Ostatnie 5 sztuk skrzyni oczywiście z butterfly'em, gamma dopplerem, jeżeli tutaj ta bitwa nam nie odda, no to jesteśmy na minus skromne 15 koła, no może 16, może trochę więcej, tak delikatnie, ale zobaczmy, no mam nadzieję, że tutaj jednak złamiemy tą złą pasę, tak, że tutaj nie będzie tylu skrzynek. Jeżeli komuś się chce, stary, to policzcie, ile skrzynek otworzyłem. To, że nie poleciało dosłownie nic, plus tam rękawic i chyba tego digielka, no to wszyscy wiemy, tak? Ale możesz policzyć, ile tych skrzynek otworzyłem i zobaczymy, przez ile skrzynek udało mi się zdobyć tej kosy. Zobaczmy, ostatnie otwarcie, czy tu się coś zmieni, czy będę zmuszony się z wami pożegnać. No niestety, no dziękuję za oglądanie, przypominam oczywiście o konkursach dla osób wpłacających na CROXY, no i oczywiście na skinka. Siemano!